witamy Państwa serdecznie na 18. Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Naszym gościem pielgrzymki jest Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. Sołtysi to potęga, to naprawdę potęga. Znam wielu, a z jednym się naprawdę przyjaźni i tak bardzo serdecznie. To jest Sołtys wsi Buda Ruska na Sejneńszczyźnie Bolek Jurkun. Razem łowimy ryby, czasami sobie razem i drinkujemy, bo dzierżawi jezioro, które było własnością jego dziada. Dzisiaj może tylko i wyłącznie dzierżawić to jezioro. Polska wieś, proszę Państwa, ma swoje wielkie problemy. Jest w okresie głębokiej przebudowy pod każdym względem, ale znajduje swoje miejsce coraz lepiej w procesie głębokiej przemian. Możemy dzisiaj powiedzieć z dumą i z zadowoleniem, że parę spraw udało się załatwić. Jest wiele spraw, które czekają na załatwienie, które muszą być podjęte przez państwo polskie. Udało się niewątpliwie to, co tutaj w Licheniu, także księża Marianie, także właśnie w ramach pielgrzymek Sołtysów Polskich uznawali za rzecz dobrą i korzystną dla wsi Polski. Warto więc powiedzieć, że jest to wielkie osiągnięcie. Chciałem Państwu jeszcze raz serdecznie bardzo podziękować. Cieszę się, że będziemy mieli okazję spędzić jakiś czas razem tu w Licheniu, w pięknym miejscu, gdzie mówi się o Polsce, ale mówi się także o problemach wsi Polski. Słowo honoru o Wołchocku, nic nie powiem, nic. Czyli rzeczywiście zaproszenie już jest. Drodzy Państwo, jest to okazja nie tak częsta gościć marszałka, jest z nami tu drugi raz, ale po raz pierwszy będzie mógł też odpowiedzieć na bezpośrednie pytania. W 1866 roku, 21 kwietnia, powstało pierwsze w Polsce, przepraszam, nie było Polski, pierwsze przez Polaków założone kółko rolnicze. I wiemy o tym doskonale, że koła gospodyń wiejskich są związane z kółkiem rolniczym. I w związku z tym prosiłbym o te dwa dni świąt. 11 marca, Dzień Sołtysa i 21 kwietnia jako Dzień Koła Gospodyń Wiejskich. Będę panu bardzo wdzięczny jako przewodniczący, jako sołtys. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem za Dniem Sołtysa. My potrafimy się odwzajemniać, że na dole my najlepiej widzimy pewne sprawy i kiedy będzie pan nas odwiedzał, kiedy pan będzie z nami blisko, to nigdy nie stracimy kontaktu i ten dystans między władzą a społeczeństwem tym lokalnym, między mieszkańcami wsi, nigdy nie zostanie utracony, żeby ta przestrzeń nie stała się wirtualną między politykami a tymi ludźmi na dole, takimi jak my wszyscy tutaj dzisiaj jesteśmy. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że ja już się z panią sołtys zaprzyjaźniam, zdecydowanie. Dziękuję bardzo za parasol piękny. Proszę. Jestem w sanktuarium, powiem. Bóg zapłać. Panie marszałku, więc Rio de Janeiro, Rio, 20 milionów ludzi. Pan minister Rio likwiduje konsulat. To coś, on ma nie tak z głową. A ten konsulat przenosi do São Paulo. Jedynie zostawił konsulat w Curitibie, to już tam byłoby obraza majestatu, żeby zlikwidować konsulat. Pan minister Sikorski zabrania księdzu Morkisowi wchodzić do konsulatu w Curitibie. Marszałek zwrócił ministrowi spraw zagranicznych, że nie ma Polski A i B, bo to jest bardzo ważna sprawa, teraz szczególnie w kampanii. Panie marszałku, panie marszałku, pozdrowi pan Wąchock, bo jestem z Wąchocka. Bo cenię sobie Polaków, którzy mają poczucie humoru. Ale pan chyba na uroczystości partyzanckiej się wybiera. A tamta druga impreza jest tydzień później. To jak pan marszałek da radę? Jako nowy prezydent ewentualny. Zobaczymy, jak to będzie.